Uroczystość rozpoczęła się od wniesienia sztandarów. Następnie dyrektor powitał wszystkich przybyłych gości. Szkoła czekała 2 lata na nadanie imienia. Zastanawialiśmy się długo nad wyborem imienia i nagle oświeciło nas, że w końcu taki patron tutaj bliski i nikt jeszcze do tej pory go nie wybrał. Dlatego postanowiliśmy troszeczkę pogłębić naszą wiedzę na temat książąt świdnickich i podjęliśmy taką decyzję, że rzeczywiście warto wybrać to imię. Będzie pasować do naszej pracy wychowawczej, będzie nam na pewno dobrze służyć. Uczniowie gimnazjum przygotowali przedstawienie, które odbyło się po części oficjalnej.